Cześć, Dramador Submala! W kolejnym filmie widzicie trochę echo już jest, bo tutaj trochę posprzątałem z tej podłogi. Dzisiaj zajmiemy się szlifowaniem gładzi. Druga warstwa już mi wyschła. Już widzę, tam parę będzie poprawek, zaprawek. I dzisiaj będziemy sobie szlifowali takimi oto zabawkami od Wolfcrafta, znaczy zabawkami. Są bardzo fajne narzędzia, półprofesjonalne. Co tutaj mamy? Tu mamy taki, nie wiem jak to się konkretnie nazywa, ale jest to dysk szlifierski, pad, kijek. Tu mamy zwykłą packę, tu mamy packę z odsysaniem, tylko tu muszą być siatki, tu może być papier, też może być papier. I patrzcie, to jest taki myk, tu jest zwykły kijek, znaczy zwykły kijek, no wolfcraftowski. I tu jest taki myk, powinno być wszystko widać, odpinam sobie, wyjmuję i mogę to założyć sobie do zwykłej packi. Tutaj tym lizaczkiem tu, odchylam ten dziubek i zapinamy. Czekajcie. O, zapinamy, teraz dajmy sobie na to, bierzemy sobie siateczkę. 220 to za mocno. Ale to jest co, 180. 180 może być. I patrzcie, podnosimy sobie tą wajchą tutaj bok, jeden. No. Ale takich numerów proszę mi tu nie robić, siateczko. No, będzie trzeba ją obciąć. Ale dobra, zaraz ją sobie dotnę i wam pokażę, o co chodzi z tymi packami. Chociaż nie, to jest taka sama, też będzie trzeba tutaj dotknąć. Siateczkę mamy założoną i tak samo możemy tym na kijku pracować. Taka sama zasada jest tutaj z tą rączką, bo też ją tutaj odlokowujemy, wyjmujemy i możemy ją na przykład teraz na założyć na pada. Tu klikujemy i nam, zobaczcie, musi. Widzicie? Tak, tu musi nam zaskoczyć. O! I mamy taki ręczny dysk do szlifowania. Dobra, ja się tutaj uzbroję. Znaczy, pierwsze co to chyba będę chciał tym spróbować z odsysaniem. Założymy sobie tutaj siateczkę. Założę też sobie od razu nie tą rączkę ręczną, tylko tą. Weźmiemy sobie kijek, podłączymy odkurzacz i zobaczymy, jak to sobie będzie śmigało. Dobrze, nasz zestawik mamy zmontowany. Tak to właśnie się prezentuje. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Odpalamy odkurzaczek. Ciągnie. Dobra, tu mamy nienasypane, to zobaczymy, jak to będzie szło. No powiem wam, jestem mile zaskoczony. Całkiem fajnie to idzie. To mi wyszły pęknięcia, ale to ja już wiem dlaczego, także się przyznaję. Dobra, tu mamy w miarę równo te góry, ale teraz trzeba się tu zająć
Dołem, dobra. Ale ja bym sobie to na razie zrobił tym padem okrągłym. Znaczy to mi się fajnie robi, bo już sobie wcześniej robiłem, tylko że samą tą packą. Bo z tym odkurzaczem jednak już tak, że fajnie to współgra, ale tu nie mam za dużo miejsca w tej piwnicy, bo w większym pokoju to na pewno za egzamin. Co do jeszcze tych produktów, powiem wam, bo ten, ja ich nie kupiłem, one są u mnie w tej chwili na testach, dzięki Mariuszowi z firmy właśnie Wolfcraft. Ale z tego co widzę, się sprawdzą, a w przyszłości mam, znaczy w przyszłości, już mam teraz zaplanowane kolejne gładzie w kolejnych pomieszczeniach, że tak powiem. Także sobie zakupimy pewnie w tollforyou.pl. Dobra, dość tego gadania, trzeba tutaj dół wyszlifować. Jak to wygląda? Wygląda to w miarę dobrze, ale już widzę, że po zagruntowaniu zaraz będę robił od razu zaprawki. Żadnego tam malowania, czy farbą podkładam nawet malowania, bo no jest sporo tych zaprawek i trzeba to zrobić przed tym malowaniem. Może sobie teraz jeszcze tutaj tą łyczkę byśmy ogarnęli. Jak to będzie nam szło? No. Nie, tak to nie wyjdzie. To sobie odstawimy. Bierzemy rączkę. Wypełniamy sobie okienko. Maska leży, Mateusz bez maski. Zaraz Mateusz założy maskę. O, baja! Kurde, fajnie. Dobra. Gdyby ktoś pytał, tu była kładzona gładź Atlasa. Ona jest dosyć miękka, bo pewnie jakbym tu... Ona już ponad tydzień tu jest, ale pewnie gdybym tu położył jakąś super finiszkę albo leserkę czy coś w tym stylu, to już byłoby ciężko. Dobra, rogi tu sobie ogarnę kostką ścierną, ale tutaj ona tutaj coś jakaś fala wyjdzie. Się czuję pod ręką. Nie no, powiem wam, że robota mi się podoba. Czekajcie, odpalimy sobie.
Dobra, to tak tylko na razie z grubsza. To co? Ja zaraz to sobie wszystko przyspieszę. Dobra, kosteczki ścierne są. Powiem wam, że od tej zwykłej packi ta rączka jest o wiele bardziej wygodniejsza. Bo tam jest zwykły plastik. To jest akurat wzięta nówka z półki z Fatio. Ja ją oddam. Ale mam gdzieś jeszcze takie zwykłe. No to nimi się dosyć topornie pracuje. A tą Wolfcrafta, czy tą okrągłą, czy tą, to jest naprawdę spora różnica. Dobra, to co, ja się od was teraz odłączam, włączamy filmik, Boże. Film, jak ja to szlifuję, muzyczkę i co? Lecimy z tematem! Także co, na dzisiaj to koniec. Mamy wszystko ładnie oszlifowane, wyszlifowane. Całkiem fajnie wyszło. W kolejnym filmie wam pokażę gruntowanie, robienie zaprawek i w kolejnych jeszcze malowanie. Dziękuję firmie Wolfcraft za udostępnienie naprawdę fajnego sprzętu. No i powiem wam, że po tym przetestowaniu jestem skłonny to zakupić. Widzę, że mi to się przyda, tak? Wiadomo, że przy mojej obecnej, że tak powiem, działalności, że to, jeśli to tak można nazwać, czy tym, no tych moich robótkach, tak, żyrafa, czy właśnie maszyna jakaś tam nie ma sensu, ale właśnie taka packa, taki dysk, kijek, rączka i ten odcinek łączący tyczkę, no wiadomo, o co chodzi. Jak najbardziej będę myślał właśnie nad zakupem. Konkretne numery to wam podam, bo tutaj nie mam, nie widzę ich pod filmem, jak będziecie chcieli, nie wiem, czy w komentarzu, czy w opisie, który to jest dokładnie model, ale powiem wam, naprawdę jestem zadowolony, bo szlifowanie wyszło mi, nie, no parę minut, paręnaście może, bo to jest mała powierzchnia i dużo takich różnych pierdółek tu jest, bo gdybym robił większą ścianę, to by jeszcze szybciej poszło. No tutaj co, koły do mnie są jeszcze idealnie, to będzie trzeba poszpachlować później.
No jest generalnie, że coś co tu robić. Dobra, bez zbędnego przedłużania. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam, do słuchania. Cześć!